Widzicie, ja nikogo tak naprawdę nie jadę. Ja się po prostu śmieję z pewnych rzeczy, dając oczywiście tym rzeczom, czy też ludziom, możliwość riposty. Masz mniej wyświetleń niż Malczyński. Dawid, na kanale jak gra w FIFA. Przeklikuję twoje filmy. Jesteś mniej męski od Karolka. Wolałabym zrobić krosę z okiem Fabiana. Artur Kinomaniak Pietras się lepiej zna na filmach niż ty. Miałeś więcej chujów w dupie niż seksmasterka. Niemożliwe. Moją ripostą będą kontrargumenty wystawione naprzeciw twojej tezie. Cześć, witajcie, jestem Ser Nikolas i... Do czego dzisiaj piję? Do tych wszystkich kanałów, które wyrosły jak grzyby po deszczu, fiutów, brudnych tirowców, wcipie niedomytej prostytuty z Bułgarii. Zacznę od tego, że kanał z dupy jest mi zupełnie obcy, więc odniosę się tutaj do jednego, może dwóch filmów, które dane mi było na tym kanale zobaczyć. Film ten raczej będzie miał formę dyskusji, w której rozmówcy wymieniają się między sobą argumentami, bo są kwestie, w których się z nim zgadzam, ale są też kwestie, w których mamy odmienne zdanie. Mam więc nadzieję, że tym filmem nie zabiorę Maćkowi jego tlenu, bądź przestrzeni w jego małym świecie. Wychodzę bowiem z założenia, że warto rozmawiać. Pozwolę więc odnieść się do tego, o czym mówi Maciek. Zaczynajmy! Kiedyś posiadanie autystycznego kontentu to było coś elitarnego. A teraz już jebie ekshumowanym mainstreamem. Załóżmy, że jakaś grupa ludzi przyczyniła się do powstania danej formuły filmów. Ale według mnie do elity zaliczyć można ludzi, którzy rozwijają ten nurt i dbających jednocześnie o to, by filmy te były najlepsze zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym. Innymi słowy, do elity można zaliczyć każdego, kto przyczynia się do powstania rzeczy mających potem służyć bardziej wzniosłym celom. A fakt, że coś jest mainstreamem, wcale nie musi oznaczać, że to coś jest chujowe. Powiedzmy sobie szczerze, Maćku, gdyby więcej osób zaczęło kręcić filmy w twoim stylu, to i tak nie porzuciłbyś obranej przez siebie formuły. Robiłbyś to dalej, bo sprawiałoby ci to mega frajdę i nie skończyłbyś z tym, bo nagle okazało się gównianym mainstreamem. Skończenie z tym wszystkim oznaczałoby, że to, co robiłeś dotychczas, było wacka warte. Oczywiście to wszystko to jest rżnięcie, a raczej inspirowanie się tym, co za granicą robią iDubbbz, PewDiePie i inne kanały. Czyli takie dojebanie z raczałymi retroefektami i przesterami, że niby taki śmieszny lecący montaż. I czasami to jest naprawdę kurwa w chuj śmieszne, ale ile można? Nie sposób się z tym nie zgodzić. Sam używam tego typu efektów, ale widzę w tym umiar, ponieważ szanuję słuch moich widzów. W przypadku innych youtuberów ta granica leży nieco bliżej bądź dalej, dlatego jest to kwestia dyskusyjna. Sam na przykład uważam, że tego typu zabiegi mają na celu podkreślić słowa kluczowe dla kontekstu wypowiedzianego zdania, co świetnie komponuje się z ironicznym poczuciem humoru. Co zrobić, żeby osiągnąć sukces w autystycznym YouTubie? Wystarczy, żebyście przybrali taką awkward postawę, jakbyście się przez całe życie czegoś wstydzili. Poczujcie taki kurwa cringe. Najlepiej bez emocji lub też na odwrót z przerysowaną totalnie emocją. To też jest kwestia sporna. Nie trzeba od razu przechodzić w skrajności, ponieważ grunt to umieć zachować złoty środek. I odnosi się to do innych sfer naszego życia codziennego. W tym przypadku wszystko zależy od tego, jakimi priorytetami kierują się YouTube'owi twórcy. Bo jednak wiadomo, fame i szekle. O tym jeszcze pomówimy. A wiecie, kochanieńcy, jaki trend jest jeszcze gorszy? Jest coś gorszego? Szeryfowie internetu! Kojarzycie tę sytuację, jak sobie jedziecie lewym pasem, bo się spieszycie i jedziecie jakieś 20 km ponad dozwoloną prędkość i nagle, ni stąd, ni zowąd, kurwa, ktoś z prawego pasa wyjeżdża wam na ten lewy pas i zaczyna hamować, żeby zredukować waszą, kurwa, niesamowitą prędkość! Albo jedziecie sobie normalnie prawym pasem, który w pewnym momencie zaczyna się zwężać i jedziecie do samego końca i ktoś, kurwa, z tego szeregu pierdolonych lamusów wam wyjeżdża, żeby was przyblokować, żebyście nie mogli, kurwa, na suwak, jak normalnie cywilizowanym, pierdolonym kraju pojechać. Uwaga, to co teraz powiem nie będzie ironią. Maciek podał naprawdę bardzo dobry przykład. W tej sytuacji można wybrać jedno z dwóch i nieważne co wybierzesz, i tak zostaniesz zwycięzcą. Możesz zatrzymać się i wysłuchać, co kolega kierowca ma ci do powiedzenia w temacie twojej jazdy, albo wcisnąć gaz do dechy, wjechać mu w tyłek i pruć dalej przed siebie. Inspirujesz mnie, Maćku. Bo przecież Freddie Mercury zaśpiewał kiedyś taką rzecz, wiesz, że... Show must go on, no. W sumie założenie jest całkiem słuszne i spoko, no bo kurwa jednak robią to dla większego dobra. Ale nie w momencie, w którym staje się to całym jebanym clue ich kanału. Wtedy taki kanał ma zabierane N i jedno A, co zostaje? No niestety, gówno. Gargamel, Muani,
Naprawdę macie się czego wstydzić. Dlaczego to robią? Bo chcą nam oszczędzić chujowego internetu? Czy może jednak... Szekle. Wiesz, Maćku, że mogą naprawdę chcieć oszczędzić innym chujowego internetu, krętactw, manipulacji i patologii? To ostatnie jest akurat niemałym eufemizmem. Dzięki tego typu akcjom zdołano zepchnąć do YouTube'owego podziemia Negatywa, Marcina 4007 i kilku innych. Więc twój argument zarabiania hajsu na dramach wypada na tym tle na dość krótkowzroczny. Bawię się w to teraz okiem Fabiana, Brutal, Boxdel, bliżej generator Frajdy i wspomniany wcześniej Gargamel i Achus. Blood Twist. Brutal i Boxdel nie bawią się już w to od dobrych kilku miesięcy, a Bartek z kanału Generator Frajdy wrzucił na swój kanał dwa filmy oparte na formule, o której cały czas mówisz. Są to informacje łatwe do odnalezienia, a wymagany jest tutaj minimalny wkład włożony w research. Może więc faktycznie zajmij się robieniem tego, co robiłeś do tej pory. Tak jak mówiłem, ja twojego kanału nie śledzę, ale mam znajomych, którzy robią to na bieżąco i uważają, że robienie tego YouTube'a wychodzi ci całkiem nieźle. Ja to gdzieś tam rozumiem, że ktoś sobie zobaczył uwagę i chce tak rzetelnie podejść jak dziennikarze do takiego tematu i odkryć całą prawdę. Chce zrobić takie śledztwo dziennikarskie, żeby pokazać, że ludzie w internecie czasami kłamią i nie są do końca obiektywni. Serio, kurwa? Komuś naprawdę trzeba to pokazywać i udowadniać? Bo nagle odkrywamy przed kimś, że w jebanym internecie ktoś nie mówi prawdy! No co ty? Jak już miałem okazję to mówić trochę wcześniej, na YouTubie dzieje się dużo, dużo więcej. Tak szczerze, chuj ci do tego, panie kolego! Już śpieszę z tłumaczeniem. Po to YouTube'owy twórca wrzuca filmy na swój kanał jako publiczne, by te zostały poddane ocenie ze strony widzów. Sekcja komentarzy też powstała po to, by inni mogli wypowiedzieć się mniej lub bardziej rzeczowo na temat danego filmu. W komentarzach może zdarzyć się hejt, ale prawda jest taka, że każdy, kto zostawia komentarz pod jakimś filmem, zostawia świadectwo o samym sobie, pozostając w temacie. Oglądając inny twój film, dało mi się słyszeć jedno bardzo ważne zdanie, a brzmiało ono następująco. Nie podoba ci się taki ziomek, to go kurwa nie ogląda! Jaki trend jest jeszcze gorszy? Szeryfowie internetów! Nie podoba ci się taki ziomek, to go kurwa nie ogląda! Jaki trend jest jeszcze gorszy? Szeryfowie internetów! Nie podoba ci się taki ziomek, to go kurwa nie ogląda! Nie mów im, co mają robić, jak ci się nie podoba, to nie oglądaj! Wow. Powiedziałeś, że szeryfowie internetu cię wkurwiają, a to sprawia, że paradoksalnie sam stałeś się takim szeryfem internetu, ponieważ sam wypowiedziałeś się na temat kontentu, który w założeniu ma krytykować inne kontenty. Więc tak samo jak jedni mają prawo kręcić swoje nieszkodliwe filmy, tak drudzy w oparciu o research wypowiadać się mogą na temat tego, co sądzą o kanale danego twórcy. Wychodzi wtedy ze strony tych twórców taka zazdrość, że ktoś, kto robi jakiś pierdolony rak content, jest bardziej popularny od niego. You didn't just say that. Mój ulubiony argument. Argument ten kończy definitywnie dyskusję. Zazdrość o to, że inny twórca posiada nieco większy following. Najbardziej zazdroszczę tym twórcom tego, że muszą robić z siebie głupków, by ściągnąć na siebie uwagę nowych potencjalnych subskrybentów. Zamienia się to trochę jak nagonkę na pedofila. Wystarczy po prostu kurwa kogoś oskarżyć, masz za sobą poparcie tłumu i już. Wcale nie. Każdy rozsądny człowiek dobrze wie, że potrzebne są niepodważalne dowody na to, że ktoś faktycznie dopuścił się takiego czynu. Tutaj psychologia tłumu nie wystarczy, ale zapewne zapytacie zaraz: ej Maciek, jak ta gadka o gwałcie ma się do tego, co się dzieje na YouTubie? Przykład ten idealnie obrazuje to, że ludzie posiadają własny rozum i na bazie tego, co im wpojono bądź czego sami doświadczyli, wydają osąd na temat danej sytuacji. Nieważne jest więc to, kto wypowiada się na dany temat. Grunt to zdrowy rozsądek. Żeby nie było, ja też oceniam jakieś internetowe spierdoliny, ale ewidentne spierdoliny. Nie szukam dram jak wszyscy, żeby tylko dojebać sobie kurwa tych subskrypcji. Skoro sam tak to przedstawiasz, to czy nie uważasz, że ocenianie ewentualnych spierdolin to pójście po najniższej linii oporu? Moim zdaniem jest to zbyt bezpieczna opcja, ponieważ każdy wie, że w naszym społeczeństwie obrano kilka modeli spierdolin społecznych. I oceniając taką spierdolinę, zapewne zdajesz sobie sprawę, że zgromadzisz wokół siebie ludzi, którzy powiedzą, że ej, on ma rację, on jest spierdolony! YouTuber chce zgromadzić wokół siebie szersze grono widzów, .mp4. Dlatego właśnie kręcę ten film, ponieważ uwielbiam wyzwania, które poddają pod wątpliwość moją merytorykę. To, czy ktoś się z tym zgodzi, jest już
już jego własną, indywidualną sprawą. Sam nie mam już nic więcej do powiedzenia w tym materiale, a ja mam nadzieję, że ta wymiana argumentów wam się podobała. Wobec nieuchronnego końca tego materiału nie mogę zrobić niczego innego jak zaprosić was na moje media społecznościowe. Trzymajcie się, do następnego razu, no i cześć!